Z okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie udzielimy Wam dzisiaj paru rad, jak poruszać się bezpiecznie w sieci. Pierwszą kwestią są hasła dostępu. Do każdego konta powinniśmy posiadać różne. Warto więc zastanowić się przez chwilę nad stworzeniem odpowiedniego ciągu liter oraz cyfr. Jak to zrobić? Odpowiedź jest prosta. Nasze hasło powinno składać się z liter dużych i małych, cyfr oraz ze znaków specjalnych, np. znak dolara. Ciekawym rozwiązaniem jest skorzystanie z cytatów, fragmentów książek lub piosenki. Na przykład, ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją. Cytat z boskiej komedii. Z pierwszych liter każdego ze słów możemy ułożyć oryginalne hasło. Warto dodać też znaki specjalne, duże litery oraz cyfry. Kolejna rada dotyczy stron internetowych. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, na przykład próby zrobienia zakupów na danej stronie, warto sprawdzić, czy jest ona bezpieczna. Jak to zrobić? Wystarczy zwrócić uwagę na to, czy w lewym rogu przy adresie strony jest kłódka oraz czy ma aktualny certyfikat bezpieczeństwa. Zagrożenie dla użytkowników internetu może sprawiać również spam. Nie można sprawdzać podejrzanych wiadomości ze spamu, odpisywać na nie oraz ściągać załączonych w nich plików. Jeśli nie podawaliśmy swojego maila na danej stronie, a otrzymujemy od niej wiadomość, może zdarzyć się, że będzie to próba wyłudzenia pieniędzy, przedstawienie nieprawdziwych ofert lub sprowadzenia szkodliwego oprogramowania na nasz komputer. Kolejne, czego powinniśmy się wystrzegać, to magiczne promocje. Jeśli zauważymy, że sklep proponuje 80% przeceny, warto sprawdzić, czy strona ta rzeczywiście proponuje taką ofertę. Możemy stać się ofiarami phishingu, czyli metody oszustwa polegającego na podszywaniu się pod firmę lub jednostkę w celu wyłudzenia od nas pieniędzy, danych osobowych lub zainfekowania naszego komputera szkodliwym oprogramowaniem. Dane osobowe to najbardziej pożądane informacje dla hakerów. Nie powinniśmy podawać swoich danych nieznajomym w sieci oraz niezaufanym stronom internetowym. Przestępcy będą mogli próbować podszywać się pod nas, zakładać konta bankowe, wyłudzać kredyty, zakładać fałszywe profile na portalach społecznościowych lub dokonywać różnego rodzaju zakupów. Ostatnim i najczęstszym popełnianym błędem przez użytkowników internetu jest pobieranie niesprawdzonych plików. Powinniśmy unikać pobierania plików z podejrzanych stron internetowych. Warto zabezpieczyć się w program antywirusowy, który podniesie poziom bezpieczeństwa naszego komputera.